chciałbym dzisiaj kilka elementów tu poruszyć i usłyszeć odpowiedź pana burmistrza, bo nie ukrywam, że się bardzo waham, jak to zagłosować. Chciałbym być za, ale. Jedynie co jest pocieszające, to co pan burmistrz powiedział, że jest to dalej budżet pewnych inwestycji, chwała i że jest możliwość pewnych korekt. I dlatego chciałbym pewne wnioski, które są wnioskami komisji, mieszkańców i tak dalej, jakby przypomnieć, a nie uwzględnione zostały, ale mam nadzieję, że zostaną uwzględnione przy korekcie budżetu. Ogólnie uważam, że sam budżet jest tylko rozporządzony czytelnie, dobrze, natomiast no niestety bez żadnych fajerwerków nie ma takiej ikry, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, ale to już przyszło, bo zostawiamy to ludziom w takich obietnicach, można powiedzieć, danej młodzieży, która swego czasu wnioskowała o budowę parku i pan tutaj mówił, że taki park powstanie, przynajmniej pewne elementy na obiekcie NKF-u, OCKF-u, natomiast no, młodzież się pyta, co dalej i niestety tutaj nic na razie się nie dzieje i żadnych kwot na to też w budżecie nie ma. Tak. Skype Park rozmawiała ta młodzież ze mną i cały czas właściwo, no niestety kultura nasza, nasz poziom jeszcze jest dość niski i gdyby dla bezkolorek ładny park, by on wysiewał 6 miesięcy. Po 6 miesiącach właściwie to by nastąpiła pewna dewastacja. Więc ja myślę, że prędzej czy później to powstanie, tylko zawsze jest ta wątpliwość. No to trzeba było wydać około 350-400 tysięcy złotych, żeby to zrobić porządne. Teraz tak, czy zrobić to znowu porządne, tak dalej, gorąco, żeby to rzeczy, a później nie rozbieram po pierwszym wypadku. Więc jest wiele niedomówień, bo teraz taką publiczną zabawkę zrobić, no, to na tym jest pełna odpowiedzialność. I to są problemy. Nie kwestionuję, że są potrzebne, tylko mamy pewne doświadczenia, to co było teraz też po ruchu i no, ładnie wyglądało to, kiedy było nowe, później było proszę. Także będziemy rozmawiać, temat jest otwarty, niczego nie zmienia, ale jeszcze raz mówię, taki spektakl musi być na terenie zamkniętym i musi być pod pełną opieką w godzinach otwarcia. Nie ma innej możliwości, żeby to funkcjonowało.